Uczestniczymy w ICT Summit 2014 i rozmawiam teraz z panią Danielą Schiffer. Dzień dobry pani. Witam. Jeden z tematów przez panią poruszanych dotyczył zielonych startupów, które zajmują się ochroną środowiska czy pomocą dla świata, a nie tylko konsumentom. Czy uważa pani, że to mógłby być jeden z głównych trendów w nadchodzących latach, kiedy ludzie wreszcie dowiedzą się o tych interesujących startupach? Nie jestem pewna, czy to może być jeden z wiodących trendów. Myślę, że to przysłużyłoby się wszystkim, gdyby więcej ludzi zaangażowało się w tę dziedzinę. Może ujmijmy to inaczej. Zapewne przyjdzie moment, gdy będziemy zmuszeni o tym pomyśleć, bo w pewnym sensie kończy się czas. Czy w tych czasach trudno jest przekonać ludzi, że nie chodzi wyłącznie o konsumpcję i że należałoby porozmawiać co nieco o środowisku naturalnym na świecie? Nie, wręcz przeciwnie. Tak naprawdę każdy, komu otworzyć na to oczy, zaczyna się tym żywo interesować i pasjonować, więc myślę, że ludzie są bardzo otwarci na tę kwestię. Chętnie o tym rozmawiają i cieszą się, że coś takiego się dzieje. To wcale nie wiąże się z żadnymi trudnościami. Obserwując światowe trendy, czy widzi pani więcej tego typu startupów w Europie, czy też przodują pod tym względem zdecydowanie Stany Zjednoczone, albo może inne części świata? Czy może pani wskazać takie miejsca na mapie świata? To dość trudne pytanie. Wydaje mi się, że zwłaszcza w Niemczech działają takie startupy zajmujące się ekologią, albo przynajmniej istnieje u nas świadomość tego tematu. Ale też od jakichś 20-25 lat media dość aktywnie angażowały się w podniesienie tej świadomości. Natomiast teraz ludzie są już tym nieco znudzeni. Tymczasem na przykład w USA ten temat jest jeszcze nowy i świeży, a znając Amerykanów, już wkrótce będą oni przodować na tym polu. Poprosiłbym panią o kilka wskazówek dla polskich startuperów, którzy być może rozważają zaangażowanie się na tym polu, ale w Polsce jeszcze nie jest wystarczająco łatwo podjąć się tego. Jakich rad mogliby udzielić nam Niemcy? Wydaje mi się, że aby założyć startup, generalnie trzeba wierzyć w to, co się robi. Tak więc pierwsza wskazówka, jakiej zawsze udzielam ludziom, brzmi: rób to, co naprawdę lubisz i do czego jesteś naprawdę przekonany, gdyż będziesz się tym zajmował 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez następnych kilka lat. Lepiej, żebyś był związany z tym emocjonalnie, bo jeśli naprawdę się tym pasjonujesz i wierzysz, że warto to robić, znajdziesz sposób na sukces. Nawet więc, jeśli jest to trudne, pasja i przekonanie do tego, co robisz, doprowadzą cię do celu. Jeśli tak nie jest, nawet nie zaczynaj. Następnie, oczywiście, należy się zorientować w uwarunkowaniach prawnych panujących w twoim kraju czy w tych częściach świata, gdzie planujesz się rozwijać. Bo może nawet gdy zakładasz startup w Polsce, będziesz chciał wyjść na rynek międzynarodowy i rozpocząć biznes gdzieś indziej. W naszym przypadku, czyli Changers.com, od samego początku uwaga była skupiona także na rynku europejskim i amerykańskim. To była dobra decyzja, by powiedzieć sobie: nie chcemy się ograniczać już na starcie. Dziękuję bardzo. Coraz więcej rad i inspiracji od startupów uczestniczących w ICT Summit 2014.